Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Lubińskiej Policji zatrzymali dwóch mieszkańców Lubina. Zatrzymani podejrzani są o pobicie oraz ugodzenie nożem innego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w nocy. Na jednej ze stacji paliw w Lubinie doszło do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami, która szybko przerodziła się w bójkę. Jak ustalili funkcjonariusze, kolega jednego z bijących się mężczyzn, widząc całą sytuację, ruszył mu na pomoc. Gdy jeden ze sprawców szarpał się z pokrzywdzonym, drugi kopał go po całym ciele. Widząc, że nie dają sobie rady, jeden z agresorów ugodził nożem leżącego mężczyznę. Po kilku kolejnych kopnięciach, jeden ze sprawców spokojnie poszedł sobie na stację na zakupy. Słysząc, że ktoś wezwał policję, obaj mężczyźni szybko oddalili się ze stacji paliw. Policjanci zatrzymali podejrzanych kilkaset metrów dalej. Okazali się nimi 34-letni mieszkańcy Lubina. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Pokrzywdzony z ranami kutymi został przewieziony do szpitala. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Teraz zatrzymani za czyn, o który są podejrzani, odpowiedzą przed sądem. Jednemu z nich grozi kara do 12, a drugiemu do 8 lat pozbawienia wolności.